Dzień dobry Państwu. Ja bym chciał pokazać dzisiaj jedno z narzędzi, jakie oferujemy humanistom w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Troszeczkę będę pokazywał online nasz system, więc dlatego potrzebuję tutaj stojak na mikrofon. To jest taki system internetowy opracowywania i udostępniania dokumentów źródłowych w standardzie TI-XML. To jest taki system, który nazwaliśmy Manus. Rozwijamy go od 3 lat w ramach 2 projektów. Jeden projekt to jest Karaimskie Archiwum Cyfrowe Jazyszłar, za chwilkę pokażę, oraz Elektroniczne Repozytorium ROD Wielkopolskich i też pokażę. To jest taki system, który udostępnia dokumenty w standardzie TI-P5. To jest taki standard opisu dokumentów, tekstów, semantyki, struktury oraz zawartości, dosyć bardzo bogatym nagłówkiem. Referencja do dokumentacji, jeśli Państwo jeszcze nie znacie tego standardu. Dodatkowo Manus jest zintegrowany z silnikiem wyszukiwawczym Apache Solr, także oferuje dosyć bogate możliwości wyszukiwania facetowego w różnych warstwach tekstu, uwzględniamy lematyzację np. języka polskiego. Oferuje również oglądanie online stowarzyszonych skanów z możliwością powiększania, czyli możemy zobaczyć od razu skan oraz ten treść, transkrypcję czy transliterację. Dodatkowo redaktor, administrator może edytować ten XML w różny sposób, albo przez edycję metadanych za pomocą formularzy, albo może edytować online ten XML lub wrzucić po prostu już przygotowany wcześniej ten plik. Architektura to troszeczkę tak powiem, że właśnie administrator, jaki ma uprawnienia, on może albo edytować przez, używamy tak, taką bazę XML-ową ExistDB oraz silnik wyszukiwawczy. Administrator, poza tym, że ma taką konsolę administracyjną, ma też możliwość bezpośredniego edytowania XML-i online. Redaktor dodatkowo może edytować każdy dokument za pomocą formularzy, albo właśnie przez upload tych dokumentów lub stowarzyszonych skanów. Użytkownik może wyszukiwać, przeglądać. Dodatkowo może eksportować. Eksport jest zarówno dla użytkownika, albo jeśli jest bardziej złożony, to wówczas robimy to dla całej bazy. Wówczas dłużej trwa, jakieś wtyczki używamy. Tak samo są możliwości importu do TI-a z różnych innych formatów. Zaraz pokażę na tych 2 systemach. No, zaczęło się od Jazyszłar, czyli od rękopisów karaimskich i starodruków opracowywanych przez Związek Karaimów Polskich, który to związek rozpoczął opracowywanie rękopisów w pliku Word. Czyli właściwie tu jest taki przykład, pewne metadane, na przykład, nie wiem, czy dobrze widać, druk, rękopis, osobno kiedy został na przykład wydany druk, kiedy wkładki rękopiśmienicze zostały dodane do tego druku. Nie wiem, czy to dobrze, no, coś widać. Ale generalnie takie dokumenty w Wordzie są właściwie nie słabo tak do udostępniania. Tutaj mamy cały zestaw dalszych metadanych, jeśli chodzi o zawartość treści, odpowiednie lokusy, co tam się znajduje w odpowiednich stronach. Także trzeba było pomóc, prawda, Związkowi Karaimów Polskich w udostępnianiu tych opracowań. Są to właśnie głównie dokumenty karaimskie pochodzące od XVII do XIX wieku, głównie teksty religijne, obrzędowe, folklorystyczne, literackie. Z takich ciekawostek jest to, jednym z tekstów to są pierwsze w ogóle tłumaczenia utworów Jana Kochanowskiego właśnie na język karaimski były robione. Później doszły nam również takie metadane i streszczenia książek oraz artykułów w czasopismach karaimskich. I to wszystko udostępniamy w tym archiwum. Ale żeby te dane zaimportować, tylko nie przepisywać znowu z tych Wordów jeszcze raz do tego XML-a, zaimportowaliśmy to w sposób automatyczny zarówno z plików programu MS Word, jak i bazy MS Access, bo część rzeczy była już wcześniej wprowadzona do bazy MS Access, szczególnie jeśli chodzi o te tutaj byty. No i kolejne rękopisy już są opracowywane w naszym repozytorium. I ja może pokażę. Chyba
chyba się nie otworzyło, tu momencik. A może być tutaj. Okay. Mamy tutaj zestaw kolekcji różnych rękopisów albo artykułów, rozdziałów, książek, czasopism. Mamy wyszukiwarkę, która powiedzmy wpisze na jakieś pewne zasówka rzymskich. Mamy wyniki wyszukiwania. Akurat tutaj powiedzmy, że ten drugi to jest rękopis jakiś, nie ma tutaj akurat autorów. I teraz to, co jest w tym XML-u, dosyć tak nieczytelne, prawda, dla takiego zwykłego człowieka, jest tutaj w sposób taki czytelny prezentowany. Widzimy, że ten nagłówek jest dość bardzo bogaty, bo też jest opis fizyczny, stan zachowania tych wszystkich materiałów. Mamy adnotacje, dodatki, mamy informacje o treści, gdzie możemy bardziej sobie rozwinąć daną pozycję. Możemy zobaczyć, co innego ten autor jeszcze napisał, co jest, prawda, tutaj w naszym repozytorium, gdzie był autorem, gdzie był tłumaczem. To wszystko jest oczywiście zaciągane z tej bazy XML-owej, gdzie są wszystkie te dokumenty już zapisane. Wyszukiwarka może jest bardziej rozbudowana w tym drugim projekcie, to tu może warto jeszcze pokazać, jak wygląda edycja taka, żeby taki człowiek nie musiał z tym XML-em się tak męczyć. To po zalogowaniu redaktor ma możliwość łatwej edycji wszystkich metadanych. Mamy wówczas formularze i tutaj ja może tego XML-a nie będę pokazywał, żeby nie wystraszyć, ale widzimy, że to są takie łatwe do wypełnienia formularze, które pewne rzeczy również nawet podpowiadają już z listy autorów. Można łatwo wybrać, a tak naprawdę wszystko potem jest zapisywane do odpowiednich plików XML w XML-owej bazie danych. Tu jest akurat dosyć złożony formularz. Tu są te wszystkie pozycje do uzupełnienia. Tu mamy te rzeczy związane ze stanem zachowania i opisem fizycznym. Mamy możliwość dołączania skanów. To jest taka praca, jeśli chodzi o metadane. Dosyć bardzo bogate. Wrócę na chwilę do prezentacji. Dalszy rozwój naszego systemu był robiony w ramach innego projektu. To są roty sądowe z XIV-XV wiek, gdzie naukowcy z Wydziału Anglistyki UAM oraz z innych wydziałów zaprzyjaźnionych robią badania na temat wielojęzyczności w starych dokumentach. W szczególności tutaj to są przysięgi sądowe z Wielkopolski, gdzie tu widzimy występuje zarówno łacina, jak i język staropolski. I tu z kolei już bardziej wykorzystywana jest nie tylko ta część metadanych TI-a, ale również część już tekstowa, czyli są tam konkretne transkrypcje, gdzie mamy oznaczone w TI-u wszystkie niezbędne w tym projekcie rzeczy semantyczne, na przykład, że tu mamy dane przejście z języka polskiego występuje na łacinę, mamy jakieś przekreślenia. Tutaj głównie chodzi o te zmiany języków i w badaniu, więc to trzeba było dobrze oznaczyć. I dalej to jest przetwarzane w innych narzędziach. Tu znowu, może kilka słów jeszcze o tych rotach. Są najwcześniejsze znane polskie zapiski prozą w tekstach świeckich. I w ramach tego repozytorium udostępniamy bardzo dobrej jakości zdjęcia rot oraz kilka warstw tego otagowanego tekstu. To jest transkrypcja dylematyczna łacińskiego wstępu, ponieważ zawsze na początku mamy po łacinie wstęp. Transkrypcja dyplomatyczna polskiej przysięgi, chociaż często przeplatanej właśnie łaciną i odwrotnie. Oraz mamy też tłumaczenie przysięgi, to jest takie uproszczenie tekstu staropolskiego. Otagowane przede wszystkim jest zmiana języka.
A w ramach tego projektu z kolei powstał inny importer z plików HTML, które były wynikami rozpoznania OCR, programy AB Fine Reader, do TIP5. Mamy potem zamiar również wyeksportować poszczególne warstwy lub także wyniki zapytania kontekstowego do innych formatów obsługiwanych przez narzędzia dla lingwistów. No i też pokażę Państwu ten system troszeczkę. Oj, przepraszam. System jest troszeczkę inny, aczkolwiek troszeczkę podobny. Tutaj kolekcjami są z kolei lokalizacje ksiąg sądowych. Mamy wyszukiwarkę, no może tutaj pokażę, jest bardziej rozbudowana. Często w tych rotach występuje taki początek, jako mi dopomóż Bóg i Święty Krzyż. Gdzie ten krzyż jest wpisany znakiem, możemy również po znaku wyszukiwać. I mamy roty, w których występują szukane frazy. Tu chciałem pokazać tę wyszukiwarkę. Dodatkowo możemy ograniczyć wyszukiwania do odpowiednich otagowanych części. Powiedzmy, że chcemy tylko szukać we wstępie i tylko w łacinie. Możemy dalsze robić ograniczenia po wszystkich metadanych. Ale powiedzmy, że nie będę teraz tej chwili tego robił. Pokażę Państwu jedną z lot. Metadane są zdecydowanie bardziej ubogie, natomiast mamy tekst. Także mogę Państwu zaprezentować, jak to wygląda już w takiej formie bardziej czytelnej dla użytkownika. Czyli mamy tę lotę, ten skan, który możemy sobie dodatkowo dalej powiększać i zobaczyć, jak to wygląda, jeśli chodzi już o zestawienie transkrypcji. Mamy część łacińską, gdzie ponieważ mamy dosyć dobrze otagowane te rzeczy, możemy w różny sposób zaprezentować. Tu łacinę akurat prezentujemy jako taki rdzawy kolor, staropolszczyzny jakie trochę taki zielony. Widzimy, że tutaj była zmiana, jakieś mamy skreślenia, dodatki. W różny sposób można to zaprezentować, tego XML-a. To jest jakaś trudna rzecz. Możemy pobrać tego TI-a, zobaczyć sobie same skany. Zachęcam do oglądania. I wrócę jeszcze raz do prezentacji. No i na zakończenie, system jest produkcyjnie wykorzystywany w dwóch projektach, o których powiedziałem. W najbliższej przyszłości zamierzamy go dalej rozwijać w ramach kolejnych projektów, w szczególności to, co będziemy robić w ramach projektu ROTA jeszcze, czyli eksport wyników wyszukiwania tego kontekstowego, albo również integracja z wirtualnym laboratorium transkrypcji, gdzie możemy uruchamiać OCR i od razu dostać tego TI-a tak bez żadnej konwersji. Więcej naszych informacji o tym, co proponują Państwu, znajduje się na naszej nowo otwartej stronie echumpisensi.pl. Gdzie między innymi jest jeszcze nasz system Manus opisany, ale także wszystkie nasze inne narzędzia. Długo się ładuje. Także mamy tutaj cyfrową infrastrukturę badawczą dla humanistyki, jaką Państwu oferujemy. Nasz zakres działań, nasze działające usługi i narzędzia, które Państwo możecie wykorzystywać. Tak już również zachęcamy do współpracy w kolejnych projektach. Dziękuję bardzo.